Tak oto zaliczamy pierwszy wypad w tym roku na pstrągi. Tam po drugiej stronie jest Pablo z Kamilą, Marta z Wiktorem. I wyobraźcie sobie, Marta z Wiktorem już mają rybę, a my z Pawłem jeszcze nie. Coś tu jest nie halo. Znaczy Paweł złapał takiego małego brązowego pstrąga, to wypuścił, bo nie po to tu przyjechaliśmy. Naszym celem dzisiaj na tym pięknym jeziorze są pstrągi tęczowe. A czy jest tu pięknie? Oceńcie sami. No jest. Zawsze było i zawsze będzie. Są daleko, ale Pablo przed chwilą rybkę wytargał, a ja niestety dwa brania przestrzeliłem. No jedna była zacięta, niestety się zerwała. Waleczne ryby, silne rybki. No zobaczymy. Mam nadzieję, że ten czerwony patyczek za chwilę zniknie pod wodą i wytargam pięknego pstrąga. Taką mam nadzieję. Co będzie, się okaże. No i przed chwilką złapałem swojego pierwszego pstrąga. Akurat przyszła kontrola, więc musiałem iść tam do Marty, bo licencje są u mnie na telefonie. Więc tak czy siak musiałem tam podejść. Pan bardzo miły, jak zawsze. Kontrola bez zarzutu. No każdy z nas złapał po jednej rybie, jeszcze legalnie możemy zabrać po cztery. Więc kontrola zaliczona, łowimy dalej. Na razie ciepło, nie pada. Mały, podekscytowany, pierwszy raz w życiu jest na rybach. I mam nadzieję, że każdy po komplecie dzisiaj stąd zabierze, bo uszykowałem drzewo do wędzarni. Wędzarnia czeka na ryby. Także jestem podekscytowany. Lecimy dalej. No co? Na razie się nie chwaląc prowadzę. Ja mam dwie ryby. On ma jedną. Ja mam jedną. I Marta też jedną, ale nie poddajemy się. Walczymy, walczymy. A gdzie masz te robaczki? Robaczki tam leżą w tym małym woreczku. Se przełożyłem, jak leżą tam dalej. No jasno jeszcze jest, pomimo tego, że już pół do dziewiątej, może do 29, to walczymy, no zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. No jeszcze trochę do limitu ryb nam brakuje, więc musimy się bardziej postarać chyba. Ja przyszedłem na miejscówkę, gdzie stałem wcześniej, bo tam przestały troszkę skubać. Znaczy Paweł miał dużo brań i przed chwilą wyciągnął swoją rybę numer 2. Tam stoi, właśnie ładuje rybę do siatki. Szału nie ma. Myślałem, że więcej troszkę połowimy dzisiaj, ale no jeszcze myślę z pół godzinki czasu mamy, zanim się nie ściemni kompletnie, bo musimy wyjść tutaj. Tam widzicie, teraz przejeżdża samochód. To całą tą górkę musimy przejść. Wiadomo, lepiej to zrobić za widoku. No i dosłownie 3 minuty po zmianie miejscóweczki wlatuje kolejny pstrąg tęczowy. Dzisiaj to już mój trzeci. Także znowu wysuwam się na prowadzenie. Wyprzedziłem Pawła na 3-2. 3-2-1 w sumie. Marta jedną, Paweł dwie, ja mam trzy. Także coś się dzieje, coś się dzieje. Oby się zaczęło brać bardziej niż dotychczas. Mały update'cik. Na tej miejscóweczce już 3 pstrągusie. W międzyczasie Paweł tam złapał takiego parę centymetrów, więc no nie wiem, jak on haczyk połknął w ogóle. Ale przez chwilkę coś się ruszyło. Parę ładnych brań. 3 wykorzystane. No i czekamy na 12 sztukę. Marcin, dawaj. Próbujemy. Ty się patrz tam, na spławik. A mi przed chwilą zerwał się. Pękła przepona. Fajny był. No i trudno. Myślałem, że będę miał tego 12. Ale podnieś tą siatkę, kochanie. Ale o, jest 11 sztuk pięknych pstrągów. Zaraz będzie 12. Oby. Poczekamy. Siedzi. No i proszę Państwa, jest. Jest 12. Jest na haku, ale czy dawaj. Dobra, ja go wziąłem. Dobra. Nie trzeba. Nie trzeba. A, no nie jest taki mały. No. No ładnie. Pięknie. No. I jest 12. Dawaj może jeszcze tego 13, a to może pechowy być. Kurde. Dawaj go tu. Rzucę. Siedzi? Siedzi. Raz się poniż. No wyskakuj, dziadu. Już. Dobra. Poszło. Co, łapiesz 13? I proszę bardzo. 13. Ładny. Dawaj. Ten jest ładny. Daj, kochanie, podbierak. Ten jest ładny. Ten jest naprawdę ładny. Widzisz? O kurwa, dawaj, ty czekaj, stój. No czekaj, odejdź, odejdź. Masz tu ładny ten. Jezu, tu masz mocny ten.
Ale się tutaj szybko nauczyłem, że to się pięknie rzuki nie używa. No i pięknie. O, brawo! Ale spowika. Do równego 14 i trzeba się zbierać. Ale spowika to ja nie widzę. Jest? Siedzi. Masz. No ale znowu. Brązowy, nie brązowy. O Jezu, Matko Boska, jaka sztuka, dobra. Daj tu maka ostatniego. Ostatnia sztuka. Na tego pięknego robaczka. No taki byle jaki. Byle jaki, ale ryba będzie duża, zobaczysz. Piękne jest jeziorko. Godzina. 10:30. Dobra, zawijaj się, robaki. No dobra, ja tu nagrywam. Widać? A nie widać. Ja nie widzę tego spowita. A tu. No, jeszcze raz. Chyba jednak żeś wykrakał w tą pechową trzynastkę. Zara, weźmy, zobaczysz jaki kurde. No, to mnie Marko zaczęli. Aligator. Witam się z wami wieczorem, witam się z wami samego rana. Zanim wczoraj wróciliśmy z ryb, była 12 godzina w nocy, bo to jednak kawałek drogi trzeba było jechać. Zanim poczyściliśmy ryby, poskrobaliśmy, wypatrzyliśmy, zanim je przyprawiłem, no to spać poszliśmy po drugiej. Ale już mam uszykowane pudło, rybki są, zaczynam szykować się do wędzenia. No, obiecałem Pawłowi, że spróbuję wędzonego pstrąga. A dzisiaj Paweł będzie wracał do domu już. Weekend nam się kończy. No, spędzony zacnie. Było naprawdę przyjemnie, fajnie, że przyjechał. I co? Zaczynam rybki wyciągać, jak mi się trochę rozgrzeją. Nabijamy je na patyki, bo jak widzieliście już nieraz, ja wędzę na patykach od szaszłyka. Znaczy, na patyka od szaszłyka je wieszam, tak? No i będziemy sobie tak nagrywać poszczególne etapy. Jeszcze raz pokażę wam powoli, jak ja to robię. Drewno mam szykowane. Dębinka oczywiście, bo ja wędzę przede wszystkim na dębinie. Lubię na niej wędzić. Lubię smak, jaki ryba ma po dębinie. Lecimy. No i rybki już sobie w wędzeresce wiszą. Ociekły troszkę z wody, która zawsze tam po myciu coś tam na rybie zostanie. Poleżały sobie ładnie w przyprawach całą noc, co zazwyczaj pstrąga trzymam 2-3 godziny i go wędzę. No ale inaczej się teraz nie dało. I zaczynamy rozpalać. I robimy zadymę. To jest widok i zapach, który uwielbiam. Temperaturka między 70-75 stopni. Ładnie się dymi. Komora pełna dymu. Ciepłego, gorącego, pachnącego dymu. I tak myślę 3,5 godzinki do 4 godzin i pstrągusie będą gotowe do jedzenia. Mały update'ik, rybki już nabierają pięknego koloru. Jedna niestety zerwała się z mocowania i troszkę się połamała, co smaku nie zmieni. I już ją podskubujemy, bo jest przepyszna. Ale pięknie się dymi, temperaturka się idealnie się trzyma. No, pogoda na wędzenie, powiem wam, jest cudna. Pięknie jest. Patrzcie, kto wstał. Władca koca i poduchy. Tuszna. Za śniadanko i kosztuje rybki. A tu dymek idzie ostro. I teraz jest najlepszy proces. Teraz wyciągamy rybeczki.
No, zapaszek to jest po prostu... Weź, bo aż się ośliniłem. Po prostu jest nieziemski. Jeszcze na ten kolorek, jaki dostały po wędzeniu na dębowym drzewie. A jest coś wspaniałego. Ojajajajaj. Soczki z nich płyną aż. Ale jak pachnie. Musi. To normalnie to nie oddaje tego. Jak złoto. Się sztachłym dymkiem. O Jezu. Ten to jest byczek. Piękny. Takiego nie kupicie. Możecie kupić wędzone pstrogi, ale złowić je samemu. Tutaj. Uwędzić je samemu. To jest zupełnie inna bajka. No to na pewno. To cena wędzonego pewnie jaka jest, nie? Ja drogo nie biorę. Ja drogo nie biorę. Jak coś zostanie, bo... Jak teraz powędzę, to od razu jest kolejka ludzi i tyle mam, że nieraz do mnie braknie. Rybki powędzone, weekend się kończy. Dzięki Pablo za wizytę. Ja również dziękuję. Spędzili weekend naprawdę dobrze. A teraz idziemy jeść, a wam życzymy smacznego. I nie zapomnijcie o subskrypcji. Oczywiście. I lajkowaniu. Lecimy póki ciepłe, takie najlepsze. Trzymajcie się.